ośrodku wypoczynkowym Sieradzmęka Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu odbyła się 15. wystawa klubu hodowców rasy owczarek niemiecki. Do udziału zgłoszono 220 psów, 7 hodowli i 5 reproduktorów. Owczarki niemieckie to rasa psów uniwersalnych. Miłośników owczarka niemieckiego nie brakuje i mam nadzieję, że nigdy ich nie zabraknie. Jest to rasa najbardziej wszechstronna, używana przez służby, przez prywatnych ludzi. Jest piękna do domu, odpowiedzialna dla rodziny, dla dzieci. 100% bezpieczny pies. Wśród zgłoszonych psów wybierano m.in. najlepszego reproduktora Polski, najlepszą hodowlę Polski. Oceniano również klasę użytkową suki psów. Na tego typu wystawach ocenie podlega praktycznie wszystko, od ogólnego wyrazu poprzez budowę anatomiczną, kolor, witalność, aż po ruch w kłusie i kroku. Dzisiaj najbardziej brany pod uwagę jest wygląd tego psa, ale zwycięzcą i zwyciężczynią klubu może zostać pies tylko wyszkolony, więc zwycięzcy zostaną wyłonieni z klasy użytkowej psów, gdzie jest minimum wyszkolenie psa obronnego PSO1, IPO1 lub Schutzhund 1. Na zwycięzców czekały puchary i nagrody. Te najbardziej atrakcyjne to bieżnie dla psów służące do przygotowywania tych zwierząt na wystawy.